Kończy się drugi turnus ferii z Domem Kultury. Około 30 dzieci codziennie uczestniczyło w rozmaitych zajęciach, takich jak warsztaty kulinarne czy ceramiczne. Odbyła się też wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy Końskie, gdzie uczestnicy spotkali się z burmistrzem Krzysztofem Obratańskim. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w balu karnawałowym. W środę podczas kulinarnych zajęć uczestnicy ferii zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza pod kierunkiem Małgorzaty Pasek i Urszuli Nowickiej przygotowywała drugie śniadanie. Druga z Pawłem Stasińskim wyrabiała masę z gliny i lepiła różne ozdobne przedmioty. Potem młodzież zamieniła się stolikami i rolami. Czwartkowe przedpołudnie dzieci z instruktorami Kamilą Dobrowolską, Małgorzatą Pasek i Maciejem Lisowskim wyruszyły na wycieczkę do Urzędu Miasta i Gminy Końskie. Tam powitał ich Przemysław Janiszewski, z którym uczestnicy wycieczki zwiedzili salę konferencyjną. Później swój gabinet dla gości otworzył burmistrz Krzysztof Obratański. Włodarz gminy opowiedział m.in. o tym, jakie decyzje zapadają w gabinecie. Zdajcie proszę, to dla ciebie. Taki z flagą brytyjską. To nawet nie jest królik, to jest kangurek, tak. Można nawet, to jest nawet flaga. Kolejnym punktem czwartkowej wycieczki była Komenda Straży Miejskiej, gdzie Łukasz Mietliński zdradził dzieciakom tajniki monitoringu miasta. Chętni mogli spróbować przybliżać i oddalać obraz na monitorach, czy wyszukiwać znane sobie miejsca w mieście. Następnie przewodnik świętokrzyski Magdalena Weber oprowadziła dzieci po zachodnim skrzydle Urzędu Miasta i Gminy, gdzie znajdują się przeróżne eksponaty Muzeum Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Potem przewodniczka opowiedziała uczestnikom wycieczki o Centrum Informacji Turystycznej w Końskich, a także wręczyła im mapy Koneckiego Parku. Na koniec czwartkowych zajęć najmłodsi udali się do Biblioteki Publicznej w Końskich. W piątek od godziny 10 uczestnicy zajęć prezentowali swoje karnawałowe stroje, a następnie wspólnie bawili się przy muzyce. Były czarodziejki, czarownice, diabełki, rycerze, kościotrupy, zajączki, pieski, księżniczki. Wraz z nimi bawiły się i tańczyły Małgorzata Pasek i Urszula Nowicka. Atrakcją zabawy był występ krakowskiego iluzjonisty Andrzeja Fidzińskiego, który oczarował dzieci swoimi sztuczkami. Na tym zakończyły się ferie z Domem Kultury. Podobnych zajęć dla dzieci zorganizowanych przez MGDK w Końskich możemy spodziewać się w najbliższe wakacje, a także w przyszłoroczne ferie zimowe.